Chrystus wzywa nas, byśmy byli solą ziemi, byśmy byli światłem świata, Jego światłem. Byśmy tym światłem Jezusa świecili, byśmy byli Jego odbiciem. Zeszli dary Ducha Świętego na całą ziemię, aby Twoja łaska działała w sercach wiernych. Bóg mi świadkiem, że w tym, co do Was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem Wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie. Twoje napomnienia, Panie, są przeciwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i nauczanie doświadczonych. O, udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonym tu wiernym parafii katedralnej we Lwowie. Czy wierni Ci wiedzą, jak wielki dar otrzymują w tym sakramencie i czy przygotowali się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Dzisiaj, kiedy przeżywamy, tak jak mówiłem na początku tej mszy świętej, tą taką naszą katedralną pięćdziesiątnicę, kiedy wypraszamy łaski Ducha Świętego, siedem sakramentów dla tych ludzi, którzy dzisiaj pragną zanurzyć się w pełni, aby doświadczyć właśnie miłości Boga przez działanie Ducha Świętego. Bóg dzisiaj daje też nam piękne słowo na liturgię słowa dzisiejszego dnia. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Kochani moi, jest to dla nas dzisiaj też i takie zaproszenie, abyśmy się pochylili nad tym i zrozumieli, czym tak naprawdę jest sakrament bierzmowania. Dla was, którzy za chwilę będziecie świadkami i dostąpicie tej łaski tego sakramentu, oraz dla nas wszystkich, którzy ten sakrament mamy w sobie, z którego nie zawsze niestety korzystamy. Nie zawsze niestety ten sakrament jest w nas aktywny przez może nasze zaniedbanie, czy też i często przez naszą nieświadomość. Otóż dzisiaj Bóg pragnie, abyśmy doświadczyli, jak uczy papieski kaznodzieja, dzisiaj już kardynał, ojciec Raniero Cantalamessa, Kościół dzisiaj potrzebuje nowej pięćdziesiątnicy. Nowej pięćdziesiątnicy, aby nabrać się odwagi do takiego odważnego wyznawania wiary przed światem, do dawania świadectwa. Racz pobłogosławić te znaki krzyża i bądź nam łaskawy, gdy znosimy go na znak naszej wiary. Spraw, abyśmy przez zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki dostąpili wiecznej radości zmartwychwstania. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień pięćdziesiątnicy? Thank you.
Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przebrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Zofio, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Jano, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Elżbieto, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Ignacy, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Za obecnego wśród nas biskupa Edwalda, za kapłanów naszego dekanatu i całe duchowieństwo, aby napełnieni Duchem Świętym prowadzili owczarnię Bożą do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. O nowe liczne święte powołanie kapłańskie i zakonne, aby wielu młodych ludzi znalazło radość w służbie Bożej. Ciebie prosimy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Biskupie, wiele razy przypominano nam, że przystępujemy do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, że w nowy sposób łączymy się z Bogiem i wspólnotą Kościoła, że dostępujemy zaszczytu bycia mieszkaniem Ducha Świętego. Może to zwykły dzień w tygodniu, ale dla was niech to będzie niezwykły dzień, dlatego że właśnie w tym dniu dostąpiliście łaski, w której Duch Święty będzie was prowadził, a będzie was prowadził tylko wtedy, jeśli będziecie go o to prosili. Dlatego zachęcam was, żebyście jak najczęściej z tej łaski korzystali. Bardzo często dzisiaj, kiedy nie wiemy, jak postępować, jak prawidłowo wybierać, potrzebujemy światła. Thank you.